tym pokrętłem możemy zmienić sobie rodzaj wyświetlanych informacji. Teraz skręć w lewo. W tej chwili mamy komunikaty z nawigacji oraz wykryte znaki. Znaki wykrywane są za pomocą kamerki zlokalizowanej na podszybiu, a więc są to informacje z faktycznie fizycznie obecnych znaków przy drodze, a nie jedynie z informacji zaszytych w mapie. Za 200 metrów skręć w lewo. W tej chwili tutaj po lewej stronie widzimy temperaturę na zewnątrz, jak i godzinę. Możemy te informacje, ponad tymi informacjami, wyświetlić sobie średnie spalanie, średnią prędkość, jak i chwilowe spalanie i zasięg samochodu na tym zbiorniku. Po wyłączeniu tych dodatkowych informacji temperatura płynu chłodnicy, jak i jakby stopień wciśnięcia pedału gazu świetlane są już w pełnej teraz skali, nie są zasłonięte. Zakładka kamera obsługiwana również przyciskiem na konsoli wyświetla obraz z tyłu samochodu wraz z liniami pokazującymi szerokość samochodu. Te linie oczywiście zmieniają swój kształt po wychyleniu kierownicy, także możemy zaobserwować, jak duże wychylenie jest konieczne, aby zmieścić się w danym miejscu. Możemy też przełączyć się na kamerę, która jest lokalizowana nad rejestracją, która pokazuje nam precyzyjnie odległość na przykład do słupku, murka. Także przy parkowaniu tyłem jest to bardzo pomocne i jednym kliknięciem możemy przełączać się między poszczególnymi kamerami. Oczywiście oprócz tego tutaj wokół tej ikonki samochodu pokazują się kolorowe paski, które ilustrują odległość do przeszkody, jak i wydawane są dźwięki o odpowiedniej częstotliwości w zależności od odległości od przeszkody. Po odpaleniu silnika widzimy ikonkę samochodu. Ilustruje ona, czy są zamknięte wszystkie drzwi, a także czy pasażerowie mają zapięte pasy. Jak widzicie, zarówno ja, jak i nasz benchmarkowy operator Mateusz mamy zapięte pasy, a więc możemy bezpiecznie ruszać w trasę. Widzicie, komunikaty wyświetlane są w czytelnej formie, zarówno mapa, jak i precyzyjne wskazanie najbliższego manewru. Te same informacje wyświetlane są między zegarami. Samochód wykrył ograniczenie do 30 na godzinę. Gdybym teraz na chwilkę przekroczył tę prędkość, to wskaźnik zacznie migać, powiadamiając mnie, że powinienem zwolnić. Przekroczyłem dozwoloną prędkość. Sprawdźmy, jak działa automatyczny tempomat. Wystarczy wcisnąć ten przycisk, wybrać prędkość. Wyjeżdżamy z terenu zabudowanego. Wybierzmy sobie dla bezpieczeństwa 60 na godzinę. Widzicie, na ekranie wyświetlana jest odległość do poprzedzającego mnie samochodu. Mogę tą odległość zwiększyć bądź zmniejszyć wedle preferencji, tak aby zachować bezpieczną odległość. Jeśli samochód wykryłby przeszkodę znajdującą się przede mną, automatycznie przyhamuje samochód, tak aby nie doprowadzić do kolizji. W każdej chwili możemy sobie tą prędkość zwiększyć, nie musimy tutaj wciskać pedału gazu, a jedynie ten przycisk. Niestety pewnym mankamentem jest to, że kamerka nie interpretuje skrzyżowań, przez co jeśli przygotuj się do skrętu w prawo. Wcześniej widzieliśmy ogranicznik do 30 na godzinę, ale było skrzyżowanie, czyli no, ten znak już nie obowiązuje. W dalszym ciągu wyświetlany jest ostatnio zapamiętany znak. Czyli w niektórych przypadkach omylnie jesteśmy informowani o ograniczeniu prędkości, które tak naprawdę już nie obowiązuje. Jedziemy teraz drogą dwupasmową i możemy zaobserwować pomarańczową diodę po lewej stronie. To asystent martwego pola. Informuje mnie o tym, że w danym momencie znajduje się na sąsiednim pasie inny pojazd. Gdybym w tej sytuacji wrzucił migacz, zasygnalizował chęć zmiany pasa,
Dodatkowo kontrolka zacznie mrugać, jeszcze bardziej jakby zwracając moją uwagę, że nie powinienem zmieniać pasa, gdy znajduje się samochód na sąsiednim pasie. Dojeżdżamy teraz do ograniczenia do 40 na godzinę. Zobaczmy, jak zadziała radar. Tak, jest 40. Widzicie, wszystko się zgadza. Teraz 70. Również zostało to wykryte. Zadziałał komunikat asystenta martwego pola. Teraz to, o czym mówiłem. Wjeżdżamy na autostradę, ale jakby znak był wcześniej, przez co system w dalszym ciągu pokazuje mi ograniczenie do 70 na godzinę, mimo że jest ono już nieaktualne. Tutaj na ekranie po wjechaniu na autostradę pojawiła nam się informacja o najbliższych zjazdach, o odległości. To bardzo przydatne, szczególnie jeśli jedziemy daną trasą po raz pierwszy. Nie wiem, czy jest to widoczne, ale tutaj na podszybiu pojawiły się 4 kontrolki informujące mnie o odległości do jadącego przede mną samochodu. Jest to taki też rodzaj systemu prewencyjnego. Możemy sobie dowolnie skonfigurować tą bezpieczną odległość. W momencie, gdybym teraz podjechał bliżej, pojawi się coraz więcej tych kontrolek, ostrzegając mnie, że dojeżdżam, jestem coraz bliżej przeszkody. Sprawdźmy funkcję tempomatu. Aktywuję przycisk, wybieram prędkość. Weźmy sobie 120. Mimo że wybrałem 120, nie pojedziemy szybciej, gdyż jest przed nami przeszkoda. Ale w sytuacji, gdy zmienię pas, radar znajdujący się w przedniej części samochodu wykryje, że jest wolna przestrzeń. Możemy się rozpędzić do zadanej prędkości 120 na godzinę. Jeśli teraz ponownie wrócę na prawy pas, zostanie wykryta przeszkoda, auto samo mnie wyhamuje do bezpiecznej prędkości, tak aby zachować odpowiednią odległość i nie doprowadzić do kolizji. Nie zwalnia nas to oczywiście z czujności, ale jest to bardzo wygodny system wspomagania kierowcy. Na podobnej zasadzie działa ogranicznik maksymalnej prędkości. Wciskamy przycisk obok, wybieramy prędkość, na przykład 90 na godzinę. Auto pozwoli nam się rozpędzić do tej prędkości, natomiast dalsze wciskanie pedału gazu nie skutkuje żadnym efektem. Auto nie pozwoli jechać więcej niż 90 na godzinę. Zakładka My Car daje nam dostęp do ustawień związanych już stricte z własnościami jezdnymi. No tutaj widzimy takie podsumowanie aktualnych parametrów samochodu. Więcej będzie widać po odpaleniu silnika. Dokładnie, teraz widzimy aktywację poszczególnych systemów, a więc ostrzeganie przed kolizją, asystent pasa ruchu, asystent martwego pola i asystent sprawdzający naszą czujność za kierownicą. Jeśli teraz byśmy się poruszali, to poszczególne kontrolki zapalamy się na zielono, informując nas, że dana funkcja działa prawidłowo. Poniżej widzimy kontrolkę wskazującą, że jest uruchomiony system start-stop, ale póki co nie są spełnione wszystkie konieczne warunki, jest on niedostępny, czyli po zatrzymaniu pojazdu w tej chwili silnik się nie wyłączy, prawdopodobnie jeszcze się po prostu nie nagrzał. Po wejściu w szczegółowe ustawienia uzyskujemy dostęp do poszczególnych systemów. Po lewej stronie jest krótkie wyjaśnienie wraz z ilustracją, także dość prosto zorientować się, na czym polega dana funkcja. Możemy ją włączyć bądź wyłączyć. Tutaj też jest dostęp do statystyk, na przykład średniego spalania przy ostatniej trasie na poszczególnych odcinkach. Możemy sobie zwiększyć skalę. W tej zakładce możemy wyłączyć tryb start-stop, a także uzyskać cenne wskazówki, jak ograniczyć spalanie paliwa. Tutaj możemy sobie wejść w jeszcze bardziej szczegółowe ustawienia. Jak widzicie, jest tego naprawdę sporo, także można sobie skonfigurować pojazd pod własne preferencje.
ustawienia związane z blokowaniem drzwi, z zachowaniem lusterek przy biciu wstecznego biegu, aktywne doświetlanie zakrętów, czy automatyczne światła drogowe, systemy wspomagania jazdy, wszelkie alerty związane z małym odstępem do poprzedzającego nas samochodu, jak i asystent pasa ruchu. To wszystko jest do skonfigurowania. Tutaj wszelkie parametry wyświetlane na zegarach, jednostki, sposób ich wyświetlania. Sterowanie głosowe. Niestety po wybraniu języka polskiego menu ta funkcja staje się nieaktywna, gdyż nasz język nie jest wspierany. Dlatego odpuszczamy sobie tą zakładkę ustawienia klimatyzacji. Jak widzicie, ten model jest wyposażony w podgrzewanie foteli, jak i kierownicy. To może odbywać się automatycznie po odpaleniu silnika. Ustawienia internetowe. Też wydawałoby się może dość dziwna zakładka jak na samochód, ale jest to bardzo fajna funkcja. Tutaj w schowku zlokalizowany jest slot na karty SIM. Wsuwamy kartę. Konfiguracja odbywa się w zasadzie w pełni automatycznie. Wybieramy wbudowany modem w pojeździe. Dzięki temu wszelkie aplikacje bądź przeglądarka internetowa, która również jest tutaj obecna, będzie korzystała z tej karty SIM. Możemy też aktywować hotspot Wi-Fi w samochodzie, dzięki czemu wszyscy pasażerowie będą mogli korzystać z lokalnego hotspota Wi-Fi podczas podróżowania.